Reżyseria. Odcinek 18. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras. Czuję się taka samotna. Przykro mi, że mama mnie odtrąca. Nie kocha mnie. Nie kocha. Nie wiem, czy Matias odejdzie od Renaty, ale rzuciłam cień na jego reputację. A to jest bomba z opóźnionym zapłonem, która wybuchnie prędzej czy później. Dobrze, że jestem twoją przyjaciółką. Bycie twoim wrogiem jest zbyt niebezpieczne. Nie pleć. Ta sytuacja nikogo nie powinna śmieszyć, prawda? Żal mi siostry, a tym bardziej rodziców, ale myślę, że sprawiedliwości stało się zadość. To największe upokorzenie i niesprawiedliwość, jakie spotkały naszą rodzinę. Bo rodzina jest ślepa na to, co robi Renata. Wszyscy myślą, że jest święta, ale ja ją dobrze znam. Mnie nie oszuka. To wcale nie jest fotomontaż. To naprawdę jest Renata Monterrubio. Przykro tego słuchać. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jesteś jak matka, która zawsze cię faworyzowała kosztem Renaty. Ale nic ci to nie dało, bo i tak wszystkiego jej zazdrościsz. Kiedyś pożałujesz swoich słów. Chodź, Selene, odprowadzę cię. Niepotrzebnie to powiedziałaś. Zgadzam się z tobą, ale Roberta nie powinna wiedzieć, co myślimy o niej i Finie. Roberta stała się kopią swojej matki. Obie są podłe i cieszą się z cudzego nieszczęścia. Nie martw się. W końcu sytuacja się wyjaśni, a wtedy Roberta i Fina będą musiały przeprosić Renatę za to, że w nią zwątpiły. Idź spać. Isidro już tu jedzie. Dobrze, ale w razie czego zadzwoń. Dziękuję za wsparcie. Nie ma za co. Daj mi znać, jak się czegoś dowiesz. Dzień dobry. Chciałam się pożegnać. Jak się czuje twoja mama? Wciąż śpi. Dostała silne leki. Jeśli pozwolisz, chciałabym pozostać z wami w kontakcie. Oto moja wizytówka. Bardzo dziękuję. Potrzebowałam twojego towarzystwa. Tylko nie trać wiary. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Ya deja eso. Zostaw to. Es que no puedo. Nie mogę. Olvídate. Zapomnij o tym, co się stało. ¿Tú puedes? Ty możesz? Widzę wątpliwość w twoich oczach. To boli mnie bardziej niż zdjęcia. To nie jest wątpienie, lecz zagubienie. Jestem z tobą. Ale wątpisz. Musisz podjąć decyzję. A propos czego? Czy możesz być z kimś zamieszanym w skandal?
Jeśli nie, to zakończmy nasz związek. Matiasie, powiedz siostrze, że z nią zrywasz, bo jest dziwką. Co się stało? Szef przyjechał. Dobrze, że jesteś. Witam, szefie. Przygotuję śniadanie. Zaniosę walizki do sypialni. Jak ci poszło na przyjęciu? Źle. Moje plany legły w gruzach. Dlaczego? Nie mogłem zdemaskować Roberty. Zresztą ona tam była. Kto? Adriana. Jest siostrą Roberty. To Renata Monterrubio. Jak to? Nie mogę tego przetrawić. Brzydzę się podłością, kłamstwami. Co teraz? Nie wiem. Muszę się zastanowić. A co tutaj? Musimy porozmawiać. Po pierwsze, wiedz, że wśród rzeczy Rafaela znaleźliśmy to. Chyba należy do Roberty. Jaki ładny wisiorek. Prawda? Ja mam jeden, a Renata drugi. Nigdy go nie zdejmuję i noszę od dziecka. Nie. Roberta ma taki sam. Miała go wczoraj. Więc ten jest czyj? Renaty Monterrubio. Jesteś pewien? Roberta powiedziała, że Renata ma taki sam. Więc jeśli Roberta miała swój... Ten musi być Renaty. Znalezienie tego wisiorka wśród rzeczy Rafaela zmienia postać rzeczy. Dlaczego? Domyśliłeś się, że dziewczyną twojego brata jest Roberta, bo zdjęcie było podpisane literą R. Ale na fotografii była też Adriana, a w rzeczywistości Renata, też na R. Więc piękną może być Renata, a nie Roberta. Nie Roberta. Jest na środku zdjęcia. To kobieta zimna i wyrachowana. Renata cię okłamała. Powiedziała, że ma na imię Adriana. Piękną może być tak samo Renata, jak i Roberta. Choćby zdjęcia były prawdziwe, to i tak cię kocham. Twoje wątpliwości i nieufność sprawiają mi ból. Nic tego nie zmieni. Możemy zerwać nasz związek, bo nie chcę, żebyś był ze mną z musu albo z litości. Renata, por favor. Es natural que me duela lo que pasó. Wiem, jak cierpisz z powodu tego, co się stało. Ale wierzę ci, jeśli twierdzisz, że to fotomontaż. Mówiłem ci, że każdy z nas ma swoją przeszłość. Akceptuję cię taką, jaka jesteś. Zależy mi wyłącznie na tobie. Dziękuję ci. Jesteś dobry i wyrozumiały. Ale udowodnij, że te zdjęcia są oszustwem. Bo wiem, że w związku najważniejsze jest zaufanie. Śniadanie gotowe? Podam od razu i pójdę z Lazarem na mszę. Idźcie, damy sobie radę. Dobrze.
Nie chcesz się pogodzić z myślą, że zakochałeś się w narzeczonej Rafaela. Przeczucie mi mówi, że to nie ona. Podała mi fałszywe imię i nie jest do końca uczciwa wobec Matiasa. Ale nie może być kobietą, którą mój brat pokochał i przez którą popełnił samobójstwo. Masz na to dowód? Możesz udowodnić, że narzeczoną Rafaela była Roberta, a nie Renata? Nie, więc znajdź dowody. Pozbądź się wątpliwości, żeby nie oskarżyć niewinnej kobiety. Zaniepokoiła mnie pani. Wie pan, że to poufna sprawa. Oczywiście. Jestem zaszczycony, że obdarzyła mnie pani zaufaniem. Pewna osoba kiedyś bardzo mnie skrzywdziła. Zmarnowała mi życie. Teraz znów mi zagraża i dlatego muszę wiedzieć o niej wszystko. Nie chcę znowu paść jej ofiarą. Dlatego potrzebuję pańskiej pomocy. Tylko tak się przed nią ochronię. Rozumiem. Proszę się dowiedzieć wszystkiego o tej kobiecie, która się nazywa Regina Soberón. Oto informacje, które mam o niej. Zajmę się tym jeszcze dzisiaj. Chcę, żeby się wyniosła z tego miasta. Nie może się kontaktować z nikim z mojej rodziny. Najlepiej, żeby wyjechała gdzieś daleko. W tym celu trzeba znaleźć na nią jakiegoś haka. Musimy wiedzieć o niej wszystko. Będę miał to na względzie. Dziękuję. Nie wie pan, ile łez przez nią wylałam. Daję słowo, że zrobię wszystko, by te piękne oczy nie uroniły już ani jednej łzy. Dziękuję. Nic wczoraj nie jadłaś, prawda? No to przynajmniej zjedz śniadanie. Dałabym wiele, żeby Andresito nie był chory na to, czego się obawiam. Mówiłaś mi o tym przez telefon. Nie mogę przestać myśleć o tym biednym dziecku. Cóż to będzie za cios dla jego rodziców? Chciałabym się mylić. To przykre, kiedy dziecko choruje na tak straszną chorobę. Musisz wspierać Ines. Kto tam? Mogłabyś dać mi listę gości zaproszonych na przyjęcie? Po co? Zepsuła się swoim zachowaniem. Właśnie o to chodzi. Chcę wiedzieć, kto przyszedł, żeby wysłać przeprosiny. Najedliśmy się wstydu i przeprosiny niczego nie zmienią. Doigrałaś się. Nie będę się kłóciła. Ty najwyraźniej myślisz, że mogłabym zrobić coś takiego, prawda? To jak prześlesz mi listę gości? Już. Dzięki.